Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Po sporym czasie, po przerwie wracamy do prezentowania Państwu naszych trzecioligowców. Dzisiaj rozmowa z moim gościem, a jest nim Łukasz Drożdżal, drugi trener Gwardii Koszalin. Witam. Dzień dobry. Co do samych przygotowań, Gwardia już, już ma sporo czasu za sobą, jeżeli chodzi o przygotowania. Jesteście zadowoleni z tych przygotowań, które są za Wami? Okres zimowy to jest okres, gdzie ten czas przygotowań jest bardzo długi, szczególnie w Polsce, gdzie taki klimat, gdzie jest taki klimat i trzeba umiejętnie dozować treningi i umiejętnie dozować obciążenia treningowe, żeby wejść w odpowiedni rytm na mecze mistrzowskie. My zaczęliśmy treningi dosyć wcześnie, bo zaczęliśmy już 7 stycznia. Mamy ponad miesiąc pracy za nami, ciężkiej pracy. Zawodnicy nie oszczędzali się, ciężko trenowali i to było widać już na koniec obozu, który skończył się akurat w piątek. Widać były te zmęczenie, już takie przetrenowanie, nawet bym mógł rzec. Jeżeli chodzi o dobór sparring partnerów, trzeba przyznać, że ta lista w tym roku Gwardii jest naprawdę imponująca. Na rozkładzie mecze z Pogonią Szczecin, Chojniczanką, Chojnice Błękitnymi, Stargard. Jaka była filozofia przy dobieraniu właśnie tych sparring partnerów? No, trzeba zauważyć, że drużyny z tej wyższej półki, jak można było rzec, jak Chojniczanka, Pogoń Szczecin, były na początku naszych przygotowań, ponieważ po pierwsze tak wypadało, że te zespoły miały, jak Pogoń Szczecin, też były w okresie przygotowawczym i chciały takich sparring partnerów. My w tym okresie chcieliśmy przede wszystkim wybiegać spotkania, powalczyć z takimi zespołami, pokazać charakter, pazur. I coś moim zdaniem się udawało, szczególnie pierwsza połowa z Pogonią Szczecin, gdzie wynik był 2-1, ale gra nie była aż taka zła. W ogóle nie była zła gra. Staraliśmy się dorównać ekstraklasowiczowi. Jeżeli chodzi o Chojniczankę, już byliśmy po miesiącu przygotowań. Widać było, że jesteśmy w innym etapie tych treningów, bo Chojniczanka była od nas zdecydowanie szybsza, nawet była szybsza niż Pogoń wtedy, jak graliśmy. I to charakter właśnie bardziej tych treningów i tych przygotowań powoduje to, że najpierw te lepsze zespoły były na początku, teraz będziemy się starali grać z zespołami, które są tak naprawdę w naszym zasięgu, z którymi możemy rywalizować co tydzień na tym samym poziomie, żeby po prostu tą formę już ustabilizować i żeby łapać tą świeżość i dynamikę i szybkość. Na tle tak mocnego rywala na pewno widać się wszystkie mankamenty. Też nie do końca, bo na tle takiego rywala można te mankamenty zobaczyć, jak się też jest w pewnej optymalnej formie. A ta forma każdego zawodnika jest różna, szczególnie jak się ciężko trenuje. Niektórzy zawodnicy lepiej znoszą obciążenia, szybciej dochodzą, lepiej się regenerują, ta superkompensacja postępuje szybciej. U niektórych zawodników to postępuje wolniej, szczególnie jeszcze gdzie w meczach jak z Pogonią Szczecin testowaliśmy zawodnika, tak z meczem z Chojniczanką też testowaliśmy dwóch zawodników, którzy jeżeli chodzi o wydolność, to bardzo byli słabsi od naszych zawodników, jeżeli tak można było powiedzieć. Byli nie na tym etapie, co my, jeżeli chodzi o przygotowania. Co do samych transferów, jak wygląda teraz zmiana zawodników, którzy i odeszli, i przyszli do klubu? No niestety byliśmy zmuszeni podziękować raczej Mateuszowi Kalkowskiemu, ponieważ dostał kontuzji i nam był bramkarz potrzebny tak naprawdę od zaraz do całych przygotowań. Chcieliśmy postawić na młodego Adriana Włodykę, niestety ten zawodnik nie podjął rękawicy, można tak powiedzieć, i byliśmy zmuszeni szukać z zewnątrz jakiegoś bramkarza. No, po rozmowach i konsultacjach trenerza Kieta podjął decyzję, że będzie to Patryk Wójcik z Jantara Łuska, dobrze znany koszalińskim kibicom, bo grał w Bałtyku Koszalin. Kolejnym takim wzmocnieniem to jest pomocnik boczny Wojtek Wójcik. To są obaj młodzieżowcy, obaj są z Jantara i dobrze to prognozuje ich praca i zaangażowanie w pracę i w grę zespołu. Jeżeli chodzi o kolejne wzmocnienia, no to postaraliśmy się o to, żeby podłączyć do pierwszej drużyny trzech juniorów od Marcina Liszwana i jednego juniora młodszego od Aleksandra Skórki. Taką mamy politykę w klubie, żeby promować naszych młodych zawodników i dać im przede wszystkim szansę, bo nie dając szansy naszym zawodnikom, to nasza praca w klubach młodzieżowych tak naprawdę nie miałaby celu, nie miałaby jakiejś sensu przede wszystkim. No i
i są, tak jak Olek Karbowiak dostał szansę, wykorzystał ją, jest teraz gdzie indziej, jest w najlepszym polskim klubie, z najlepszym szkoleniem, jest w Legii Warszawa, tak teraz mam nadzieję, że kolejny jakiś polski gwardyjski zawodnik po prostu pójdzie w jego ślady i zdobędzie przede wszystkim najpierw miejsce w 18 meczowej, później w pierwszym placu i będzie się rozwijał. To jest nasz cel przede wszystkim. No, czyli plus, minus, jeżeli chodzi o wzmocnienia i osłabienia kadry, jak to w tej chwili wypada? Bo tych zawodników troszeczkę odeszło chyba w tej chwili. No tak jak wspomniałem, odszedł Mateusz Kalkowski, odszedł Olek Karbowiak do Warszawy, odszedł Damian Miętek. No, staraliśmy się uzupełnić tą kadrę tak, żeby nie ucierpiał na tym zespół. Wiadomo, że nowi zawodnicy będą potrzebowali czasu na to, żeby się ograć, żeby dostosować się do warunków panujących w zespole, ale ten trzon tak jakby zespołu pozostaje nadal i zawodnicy, na których postawiliśmy na jesień, to teraz jeszcze bardziej nam pomogą, jak Jakub Zejglić czy Łukasz Wiśniewski. To są zawodnicy, którzy już się zaklimatowali w klubie i naprawdę będą przejść do przodu. No, pozostaje jeszcze pozycja napastnika. Ryuki Koza formę prezentował wysoką w pierwszej rundzie zmagań. W sparingach też tych bramek trochę zdobył, ale tak naprawdę to pozostaje jeden napastnik w Gwardii. Raczej też udało nam się pozyskać Sochaja, który jest był także zawodnikiem Bałtyku Koszalin. Ostatnie pół roku spędził w Mechaniku Bobolice, ale przez pół roku, które grał w Mechaniku, cały czas trenował z nami 2-3 razy w tygodniu, więc mogliśmy się mu przyglądać dosyć długo i wiedzieliśmy też, że warto na niego postawić, jak mówiliśmy mu, że go chcemy, bo cały czas był przy nas, był w drużynie, aklimatyzował się, teraz pojechał z nami na obóz. Więc to jest kolejny taki zawodnik, który może grać na pozycji napastnika, ale także może grać na pozycji pomocnika. Dodatkowym takim zmiennikiem też Kozawy może być Wiśniewski, który ostatnio w dwóch sparingach grał z przodu, między innymi z Hutnikiem Szczecin na obozie i strzelił bramkę. Doszedł do kilku sytuacji strzeleckich. Więc to wszystko może różnie wyglądać. Tak samo podczas meczu może Ryuki Kozawa zagrać na boku, a Wiśniewski z przodu i mogą się wymieniać pozycjami, co też próbowaliśmy w ostatnim meczu na wyjeździe. W miniony weekend dwie pozostałe drużyny z naszego regionu rozgrywały swoje sparingi. Leśnik Manowo wygrał mecz z Daszborem Szczecinek 3-2. Bałtyk Koszalin przegrał pierwszy mecz sparingowy w tych przygotowaniach do rozgrywek wiosennych. Start Wartlubie to rywal Bałtyku. Co powiedział po tym spotkaniu Wojciech Polakowski? Posłuchajmy. Trochę kontuzji, chorób. Graliśmy praktycznie gołą w 12 zawodników, bo jeszcze Maciek Dolewicz nie wrócił, Rząsa, Chyła, Miklasiński. Choroby, kontuzje, trochę się tego nałożyło. Mecz rozpoczęliśmy z 40-minutowym opóźnieniem i to na pewno miało wpływ na początek naszego grania, gdzie w 7 minucie przegrywaliśmy już 2-0. Na szczęście się pozbieraliśmy. Mecz przegraliśmy 4-2 do przerwy 2-1, ale no ten mecz też obnażył nasze braki, nasze mankamenty, nad którymi musimy jeszcze pracować, choć zostało niewiele czasu. Start Wartlubie, widać, że to jest niezły zespół, wicelider trzeciej ligi z szansami na awans, ale ten mecz też pokazał, że w tym zespole drzemie trochę możliwości. Myślę, że jak powracają zawodnicy kontuzjowani i zdrowi, akces gry zgłosił Maciek Kazimierowicz, też jest to prawda po operacji, po kontuzji ciężkiej, ale jest szansa, że gdzieś tam w drugiej części rundy będzie do dyspozycji. Nie ukrywam, że cały czas główną bolączką jest brak środkowego obrońcy, brak rywalizacji w ogóle tak naprawdę, bo Krystian Krause po nocce całą noc nie spał, ponieważ pracuje w nocy, spał w busie 2 godziny, a i tak dobrze wyglądam. Tu jest potrzeba środkowego obrońcy, bardzo ważny element, nad którym pracujemy i w poniedziałek ma przyjechać środkowy obrońca. I tu powiedzmy, że kadra w miarę byłaby zamknięta, aczkolwiek liczy. Ten mecz też pokazał to, że mała ilość osób w przypadku kontuzji, kartek, to w czasie rundy może być trudno i to widać. Trener Polakowski powiedział, że miał prawdziwy piątek 13, sparing w 11 zawodników. Trzeba przyznać, że też no, ten okres przygotowawczy to naprawdę nie jest łatwa sprawa. Boiska są zmrożone, trudno się na nich grać. Tych kontuzji sporo się przytrafia. Jak to wygląda w Gwardii w tym momencie?
Przede wszystkim my od dłuższego czasu postawiliśmy na to, na wzmocnienie dolnego układu sprawnościowego człowieka, to znaczy postawiliśmy na to, żeby wzmocnić mięśnie kończyn dolnych. Mamy dodatkowe zajęcia w piórze, w kosmosie, w Koszalinie, które prowadzi instruktor fitnessu. Ma za zadanie wzmacniać zawodników mięśniowo, bo podczas treningu wiele mięśni jest zaniedbanych przez piłkarzy. Jedynie w profesjonalnych klubach są odpowiednie osoby na to. My postawiliśmy na to i odpukać. Większe kontuzje nas omijają, naciągnięcia, naderwania i tym podobne rzeczy. Poprzez pracę właśnie z panią instruktor, która daje wycisk chłopakom, te mięśnie, szczególnie głębokie, są wzmacniane, które powodują stabilizację większą zawodników. Dodatkowo no, ta zima też nie była aż taka ostra. Było więcej dni ciepłych, pogodnych, tam jeden tydzień był taki bardziej śnieżny, ale boiska były odśnieżone, tam raz się zdarzył incydent, gdzie tak nie było, ale boiska były odśnieżone. Dodatkowo pracowaliśmy też na hali. Czy jak sobie radzimy? No mówię, no, to jest kwestia doboru odpowiednich ćwiczeń do zawodników, jaki materiał ile wytrzyma. To jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to. My staramy się zminimalizować jak najbardziej poprzez ćwiczenia, wzmacniania innymi ćwiczeniami, nie tylko piłkarskimi. Co do samej ligi, już miesiąc pozostał, niewiele ponad miesiąc do rozpoczęcia rozgrywek rewanżowych. Jeszcze jakiś ciekawych sparring partnerów macie przed sobą? Jakieś najbliższe plany? Mamy dwa mecze kontrolne. Mecz z Pogonią 2 Szczecin w Niechorzu oraz z Iskrą Białogard. Jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, bo chcieliśmy zagrać ten ostatni mecz kontrolny na trawie. Uważam, że to wystarczy na to, żeby dojść do tej formy. Teraz nas czekają treningi o lżejszej intensywności, o mniejszych obciążeniach, ponieważ no, trzeba dać odpocząć zawodnikom, organizmowi, gdzie się to zmęczenie skumulowało i szukać tej świeżości. Tak jak już tu trochę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wywiadu, najważniejsze trzy pierwsze mecze, żeby dobrze wystartować? No to jest klucz do tego, żeby przede wszystkim zawodnicy uwierzyli w swoją pracę. Jeżeli nawet pierwsze dwa mecze powodują to, że zawodnicy staną na wysokości zadania i zdobędą komplet bądź nie przegrają spotkań, najważniejsze są te sprawy wolnicjonalne i jeżeli te mecze zostaną wygrane, to bardzo buduje zespół. Przykładem była Kotwica Kołobrzeg, gdzie graliśmy puchar na początku razem z Kotwicą, wygrała mecz i poszła już za ciosem. Każde zwycięstwo buduje drużynę, buduje team spirit. Zawodnicy się cieszą, to wyzwala jeszcze dodatkowe pokłady energii i zaczynają wierzyć przede wszystkim w siebie, w swoją pracę, w trenera, w sztab szkoleniowy. Także niezwykle interesująco zapowiada nam się runda wiosenna w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. Gwardia w czubie, pozostałe drużyny walczyć będą o utrzymanie. Także i tu będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Rozgrywki za niewiele ponad miesiąc. Ale do tego czasu naprawdę sporo się jeszcze we wszystkich klubach z naszego regionu będzie działo. O tym oczywiście będziemy Państwa wszystkich na bieżąco informować w kolejnych wydaniach magazynu Liga Max. Dzisiaj moim Państwa gościem był drugi trener Gwardii Koszalin, Łukasz Drożdża. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.